1945 kojarzy nam się przede wszystkim z zakończeniem II wojny światowej. Przez dłuższy czas nie pamiętano, że wraz z wejściem Armii Czerwonej na terytorium Górnego Śląska dla wielu mieszkańców tej ziemi zaczął się kolejny krwawy zapis na kartach i tak już tragicznej historii. Mowa tu o tragedii górnośląskiej, na którą złożyły się grabieże, gwałty, mordy oraz deportacje tysięcy górnośląskich mężczyzn na wschód. Deportacji, z których wielu już nigdy nie wróciło. Wydarzenia te do dzisiaj budzą skrajne emocje. Dopiero po upadku Polski Ludowej ten wątek historii mógł ujrzeć światło dzienne. Zadaniem naszego pokolenia jest przekazanie pamięci o tych wydarzeniach. Tragiczne wydarzenia po wejściu Armii Czerwonej nie ominęły także naszej gminy. O wszystkim, co wydarzyło się w Żernicy, możemy przeczytać w książce ówczesnego proboszcza, księdza Ernsta Kislinga, pod tytułem Utracone dziedzictwo Heinricha Angermana. Styczeń 1945 roku. Rosjanie wkraczają na Górny Śląsk. W miarę gdy zbliżają się do Gliwic, coraz częściej słychać o tym, co niesie za sobą ich wejście. Górnoślązaków traktują jak Niemców i pragną zemsty za wszystkie zbrodnie popełnione na ich narodzie przez nazistów. Są zaślepieni. Są żądli rewanżu i wszystkiego, co może przynieść im jakąkolwiek korzyść materialną. Wielu ludzi z obawy przed Armią Czerwoną postanowiło uciec dalej na zachód, w kierunku Niemiec. Tak jak miejscowy nauczyciel i organista Onderka, który z ciężkim sercem żegnał się z Żernicą, mieszkańcami i kościołem. Na rowerze próbował dostać się do rodziny w Raciborzu. Ksiądz proboszcz nie zamierzał uciekać. Większość mieszkańców pozostała w ojczystej wsi.
czuł, że tutaj jest potrzebny swoim owieczkom. Rosjanie zaraz po wkroczeniu do wsi zaczęli grabić i zabierać, co się dało. Wiele kobiet szukało schronienia na pobliskiej plebanii. Żołnierze nie oszczędzili również kościoła. Ich łupem padł pozłacany miecz świętego Pawła. Trudno było przewidzieć, jakie będą kolejne działania Sowietów. Górnicy zamieszkujący teren naszej gminy w tych dniach nie udają się już na szychtę. Na plebanii razem z księdzem zastanawiali się, co teraz będzie. Wierzyli w to, że skoro potrzebni byli nazistom jako siła robocza, to Rosjanom i wyzwalanej Polsce również będą potrzebni. Ta myśl ich krzepiła i dawała nadzieję na to, że zostaną oszczędzeni. Ksiądz Kisling opisuje sceny, gdy na plebanii zjawiają się rosyjscy żołnierze. Wielokrotnie udawało mu się ich udobruchać winem szalnym, jedzeniem, czy też rzeczami prywatnymi. Niedługo później w wiosce pojawiły się plakaty, które nakazywały pod groźbą kary śmierci. Wszyscy mężczyźni w wieku od 16 do 50 lat wzywani są do zgłoszenia się w biurze rejestracyjnym w Gliwice w celu zarejestrowania się do 14-dniowych robót porządkowych na linii frontu. Należy przynieść ze sobą ciepłą odzież i własną żywność. Wszyscy domyślali się, że owe 14 dni to tylko pobożne życzenie. Na wioskę padł blady strach. Proboszcz postanowił pójść razem ze swoimi wiernymi, aby być dla nich wsparciem, którego tak bardzo potrzebowali. Rankiem w środę popielcową odbyło się nabożeństwo, na którym zgromadziło się ponad 300 mężczyzn w towarzystwie swoich żon, matek i dzieci. Sceny pożegnania przed wymarszem możemy sobie tylko wyobrazić. Dla wielu był to ostatni raz, gdy widzieli swoich najbliższych.
drodze do biura, które znajdowało się na dworcu kolejowym w Gliwicach, mężczyźni mijali jeszcze dymiące z bliska gliwickich kamienic. Co chwilę widzieli, jak jakiś żołnierz wybiega z budynku, wynosząc walizki, rowery i inne, na pierwszy rzut oka, nic nie warte rzeczy. Na dworcu stał już tłum mężczyzn. Każdy z nich czekał na rejestrację i dalszy nieznany bieg wydarzeń. Niektórzy z nich liczyli, że posiadanie komunistycznej książeczki partyjnej będzie przepustką do powrotu do domu. Tak się jednak nie stało. Jeden z oficerów rosyjskich wszystkich posiadaczy książeczek kazał jako pierwszych odprowadzić. Reszta po zarejestrowaniu wyruszyła do obozu w Łabędach, skąd później wywieziono ich wszystkich do Rosji. Wydarzenia 1945 roku trwale zapisały się w pamięci mieszkańców Górnego Śląska. Dominuje wśród nich poczucie doznanej krzywdy ze stron władz komunistycznych. Między innymi za mordy, gwałty, aresztowania, internowania i wywózki, wysiedlenia oraz pozbawianie majątku. Represje te dotykały niewinne osoby i to bez względu na poczucie przynależności narodowej. Biorąc dodatkowo pod uwagę duże zmiany w sytuacji demograficznej województwa, można zauważyć, że pierwszy rok w nowej rzeczywistości komunistycznej zmienił oblicze Górnego Śląska, co miało swoje odbicie w następnych dziesięcioleciach. Wywiezieni do pracy w głąb Rosji nie mieli wielkich szans na przeżycie. Tylko niewielu powróciło do rodzin. Przez blisko pół wieku temat ten był zakazany. Film ten jest jednak świadectwem, że pamięć przetrwała i kolejne pokolenia będą przekazywać ją dalej.